kiedy zapraszali, raz mnie poprosiła łazienkę im malowała. Potem Zorka na to jak budziesz, zadowolę sobie budziesz w kursie, kiedyś dla mnie kryształy tak chyba widziałam, gdy nikiedy nie była, moja siostra tak przywiązała się na dźwigami, jak głupi, te kryształy są ciężkie, nie? Dała jednego syna, bardzo fajne, ale oni mieli dużo przyjaciół. Widzieli jakieś dzień rozdzielenia, to ze mną dawali przyjeżdżać, biery karmoszu, przyjeżdżali do mojego hotelu. Koledzy mi tak zazdrościli. W sobotę nie zawsze byłem pozdrowem. Obiad już tam taki, nie? To stoi. Jest tam myśli, nie? Ale jak wszyscy mówią, jaka tam musi być mała wartość, która była na tej komunicie, jak wszyscy tak oblepione było tymi zdaczkami. Wszystkich komunistycznych tam przywódców. Ale to mówię, to było tam przez CD Radio, rozmawiał. Może to jest jakiś zrzeszony. Próbował się komunikować ze sobą z całym światem. Pamiętam, że jak zaczął to, gdy bombardowała, i mama ma obniżył znaczek ciała. I tak zaczął zbierać, że on dostawał sztuczkę, którą zającą chodzą. Szanowni Państwo, następna stacja Malbork. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty gastronomicznej w wagonie restauracyjnym. Patrzyłem na tych niektórych, nie? No przecież wtedy tak wszystko i nie mówicie zagięty, zawrócony taki specjalny taki, ale kuba z marka świetna, ona tak zagięty się na ludzie się różnymi rzeczami zajmują, tak jak na przykład ja miałem 30 akordeonów, miałem 3 w jednym sprzedałem, a lewa co to znowu z tych rękami bez następnego. Tak pomału sprzedaje, no bo w końcu ktoś później przyjdzie i... A u mnie jest oficer, mój dziadek grał na akordeonie. Mój dziadek też mógł chodzić w tym grać, ale nie grał na pierwszy. Ale zbliżamy się do stacji Ława Główna. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu i rzeczy osobistych oraz o zachowanie ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. Ladies and gentlemen, we are approaching Ława Główna Station. Thank you.